Witam, witam was serdecznie w drugim to odcinku z Farminga. Jak widzimy tutaj Krzychu rozmawia na te negocjacje robi, bo jakąś ziemię tutaj gdzieś podobno znalazł tanio. I znaczy tanio, no, drogo w miarę, ale mówi, że postara się zadzwonić, negocjować. Jest tutaj dzisiaj też u mnie na, jak widzicie, pierwszych sianokosach, nie sianokosach, tylko pierwszych żniwach. Pogoda dopisuje w miarę, nie jest zła, dlatego stwierdziłem, że bierzemy się za sianokosy, znaczy sianokosy, boże, za zbiory, za żniwa. Kury nam naprodukowały troszeczkę szobornika. Mamy też trochę jaj. Tutaj z tego owsu to dużo nam nie wyjdzie, tak powiem, ziarna dużo nam nie wyjdzie, dlatego że to będzie około chyba 6 bodajże czy więcej za to pole. Ale dlaczego? Dlatego że no kupiłem je jako nieuprawione dobrze, niezaorane, nienawapnowane. Też nie robiłem tu nic odnośnie kultywowania czy nawożenia, bo stwierdziłem, że jeżeli mam wlapiać po pieniądze, więc wolę najpierw zebrać te plony i zacząć jakby od zera to pole, zacząć je robić, tak aby ono jakby no, miało sens i dawało 200% plonu swojego, tak? To stwierdziłem, że tak to będzie najlepiej, bo jeżeli miałbym inwestować tutaj w opryski raz, drugi, bo to chyba tam dwa opryski by wymagały, to nie, to powiedzmy, że o te 3 tony może by mi tylko wzrosło w sumie, a na razie, że tak powiem, nie śpieszy nam się do jakiegokolwiek skupu czy tam sprzedaży, bo tutaj jakby no, tylko to jedno pole aktualnie, na koncie 40 tysięcy, jeszcze muszę zapłacić pracownikowi, czyli temu Krzysztofowi, który tutaj u mnie pracuje aktualnie. No teraz czeka, aż tak powiem, zapełnię przyczepę i tam podjadę. Myślę, że akurat to będzie ostatni kurs. O, owsu będzie dużo, ale no wiecie, bierzemy te belki, które z tej słomy powstaną, to na strych, czy do kanciap, czy na szopę, do szopy i niech se leżą. Jeśli nie woła to, a jednak zbiory, to zbiory. Zawsze, co roku będzie ich przybywało. Na razie krów nie mam, także kury mam. Kury słomy nie wymagają, tylko paszy, marchewki, buraka, z tego co wiem, pszenicy, albo owsu, czy ćmieniu. Zobaczymy, co tam Krzychu wynegocjował. Gada już od dobrych 10 czy nawet 15 minut. Gdzieś tam coś się śmiał, coś tam pokazywał, że kciuka do góry, że niby jest, że coś już tam ugrał. Zobaczymy. No, aktualnie Krzychu teraz negocjuje jakąś działkę. Podobno też z polem. Więc nie wiem, jak to tam z niego będzie. No na razie i tak widzicie, no ja sobie tutaj 52%, więc na spokojnie dokoszę do końca. Myślę, że prawie tutaj mu rurę, jak skończy rozmawiać, to podjedzie i to przerzuci. A my się w tym czasie, jak on będzie sobie tutaj rozmawiał, zajmiemy jakby ściąganiem tej całej słomy na jedną stronę, na jeden pas, tak aby po prostu jechać jedną przyczepą i jedną naszym opasem, tak? Wystawimy rurę. Tutaj stawić tutaj tak. Włączmy ją. To teraz tak, czy Krzychu przywiózł? Nie przywiózł. Zaraz zobaczymy. Jest. Tak i. Cześć.
Tak. Chodź. I jedziemy po. Całe szczęście padać. To już znowu. A jajek z nami, zobaczcie, ile mamy. No, zobaczcie, jak też galancie. Ją tu. Jajka będzie można później badać. Tak, żeby. Tutaj kolejne robić. Ale to nawet, wiecie, jak padało po prostu. Robić tak, to się nie wymaga śpiechu. Idziemy poprzez trząsacz. Tam zgrabiarkę. Tak wiem. Krzychu w tym czasie akurat jak skończę rozmawiać, myślę, że rozładuję przyczepę. I zbierze z ciągnika, znaczy zbierze z kombajnu jeszcze, bo tam wystawiłem mu rurę, abyś to sobie zebrał. Myślę, że jak skończy rozmawiać, negocjować swoją działkę, to to zrobi. Więc tak to jest. A my jedziemy w tym momencie teraz po zgrabiarkę. To się, po zgrabiarkę, tak mi się wydaje, że kupiłem. Ja to sobie zgrabię. Sobie będzie jechał maszyną do tworzenia kostek, kostkarką i będziemy sobie to zbierać. Teraz zastanawiam się, czy będziemy zainwestować w przyczepę samozbierającą do Bell, tylko że to jest do Bell właśnie, więc raczej podejrzewam, że ona mi tutaj nie, chyba nie będzie zbierała tych kostek. Najwyżej się ręcznie będzie wrzucało. Dzisiaj zapłacę Krzysiowi za naszą pierwszą, że tak powiem, współpracę. Dobra, jedź pan. Panie, idź pan szybciej, bo ja tu muszę. Teraz deszcz spadnie i słoma będzie mokra. A to tak nie można, trzeba to zebrać, grabić, chociaż nawet jak będą już kostki, to już będzie inaczej. A tak to maszyna się może zapychać. Mokra. Dawaj, ziomuś. Pieprzaj z tego chodnika. Tu rolnicy pracują, a nie. A chciało im się chodzić. Dobra, wracamy. Zobaczymy, co tam Krzychu wynegocjował z tą ziemią. Podobno domek, takie małe gospodarstwo, na sprzedaż było i jakieś poletko. I jakieś poletko. Czy to poletko tutaj. Zobaczymy, ile on tu tam. No dzisiaj muszę mu zapłacić, bo to. Już wiecie, miesiąc. Miesiąc od tego, jak Krzychu tu już u mnie robi, prawie. Więc wolę mu zapłacić teraz, póki mam pieniądze, może tak. Bo wiecie, wydatki są cały czas. Na ten moment wydajemy. Plony to mamy, plony są małe, niskie. Ale to spokojnie, na razie mam jedno pole, tak? Nad kupnym drugim, ale muszę też do sąsiada pogadać, tak powiem. Żeby tutaj, kurczę, jakoś cenę też mu zbić. Lekko cenę zbić. Żeby tutaj właśnie to też było swoim. Żeby nie przepłacać za takie różne tam pola, nie? To może fajnie pole mieć, ale no pensuję, że nieuprawnione pole. Czy właśnie. Jak tutaj ja kupiłem tą gospodarkę razem z polem, no to pole wiecie sami jakie jest. No, plonu dużo nie dało. Dobra. Ciebie, o, widzę, że Krzychu działa ostro. Działa tam ostro, dobrze, nie ma.
Tam się. Krzychu! Halo, co? Krzychu! Halo, słyszysz mnie, Krzychu? No, halo. No i jak tam, wynegocjowałeś coś na tej gospodarce w końcu? Jedziesz ją oglądać, czy nie? Jak to tam? No jadę, bo jest to cena, to jadę. Dobra, to ja ci dzisiaj przeleję pieniądze. Te 4,5 tysiąca, żeśmy się umawiali. No. Za operatę musisz saliczkę 3 tysiące jeszcze? No dobra, dobra. Dobrze pracowałeś, pomagasz i w ogóle to nie ma problemu, to już ci w tym momencie robię przelew. Bardzo proszę. No powiem, szef, jak chcesz szef, to możesz ze mną jechać obejrzeć tą A kaleczkę. Chętnie, przelejemy. Czyli 4,5 plus 3 daje nam 7,5 tysiąca. Bardzo, 5, 6, 7. Proszę. Masz premię ode mnie. Dziękować. Dobra, ale to musimy nawet to wykonać, bo ma padać. Bo ma padać, ściągnij. Bo to jest koło Ludwika. Aaa, kojarzę, coś tam przejeżdżałem, ale to opuszczone takie, zalesione, to zarośnięte tam. Kurde, to dużo pracy będziesz tam wymagał, do mnie już nie będziesz przyjeżdżał. Nie, będę przyjeżdżał, tylko tam sobie po pracy będę robił. A, no dobra, to ściągnij mi z kombajna trzeba schować. No, resztę burz, ja tu akurat zacznę zgrabiać i zrobimy szybko belki, pojedziemy tam, dobra? Bo ma padać, patrzyłem na pogodę, że ma padać i cholera nie chce, żeby ta słoma tu nam zaczęła moknąć, bo maszyna się zapcha. Dobra? No. To działa. Dobra. Dobra, jedziemy. Tutaj. A jak tutaj by to fajnie zacząć? Może zrobić to tak. Tutaj najbliżej. O. Ściągać w jedną jakby w jeden pas. No to top, jak wynegocjował dobrą cenę, to kurde, fajnie. Cieszę się, że w końcu. Zbierał, kurczę, ceny się trzymały, to naprawdę skurczybyki, te stare dziody nie chciały po tańszych kosztach puszczać tych ziemi, ani ziemi. No kurczę, za głupie pole 36 tysięcy, gdzie tam w ogóle wyjałowione. Mówię, panie, gdzie pan, 36 tysięcy, ja za to nawet 15 bym nie dał. 10, co jedynie może, jeszcze jak w dobrych wiatrach, jeszcze jakby skratę flachy, że ten dziad kupił, to może. Tak, to co tu pole, to kupiłem i się wrąbałem, cholera, żniwa słabe w tym sezonie, no ale no nic, no. Jeden rok musi być chudy, żeby potem 7 lat było grubych, jak to się mówi, ta. Więc akurat myślę, że jak się człowiek zacznie, weźmie dobrze za pracę i tu wszystko będzie dbał, to i będzie też faj, dobry z tego plon. A teraz to by się przydało zrzucić na tą stronę. To pasy. Pomysł. Na to. Dobra. Tyk. Jednym tylko. Zerka po. Kiedy to będzie jeden pas, to już będziemy mógł sobie wtedy zacząć robić te belki. Znaczy belki, kostki jedziemy. Jeden pas, jadę, pan już myślę, że się rozładuje, pochowa sprzęt i podepnie sobie maszynę pod Zatora, więc Dursusa. Dobra, Zatora to chciałbym kupić, ale drogie sprzęty są, a pieniędzy coraz mniej. Cholera, jeszcze też zapowiadali, musimy się śpieszyć. 15. Najwyżej będziemy robić, dopóki nie będzie padać. Patrzymy, jak to tam nam wyjdzie. Dobra, otworzę drzwi, krzyknę. Zaczął ten już jeden pas robić. A, już nie ma. Jedzie.
krzyknę. Czemu? No? Jak coś, to zaczyna już ten prawy pas. Dobra. Dobra. Dobra, my lecimy. Tutaj to wiemy. Dużo z tego może nie będzie, ale żeby chociaż te ze 30 kostek było, to zawsze coś jest, nie? Na sprzedaż czy nawet tutaj. Ta ziemia, ciekawe, zobaczymy. Tam była, pamiętam kiedyś, kurczę, nie wiem, czy to Ludwik miał właśnie tą ziemię, czy on tam mieszkał. Miał świnie, z tego tylko kojarzę. Ciekawe, czy tam jeszcze te obory są. Pewno byłem, jakieś budynki stoją stare takie, ale to. To jeszcze tam te świnie są. Znaczy świni to może nie ma już na pewno, ale. Czy obora stoi dalej? Bo tak to będę mógł tutaj słomę. Słoma mi nie będzie na razie potrzebna, ale tak to już pierwszy sezon słoma jest, to że zawsze to jest ten plus, no nie? Że można będzie sobie na krów, do krowy czy do TMR-u pościelić im. To tego nie będziemy zgarniać. Tam. Papier. Tak? Tak, żeby... Chodź. Musi to w jeden pasek zrobić. Przechubię. To jest! Gdzie masz tu sznurek topeli? Bo w maszynie nie ma. Wiesz, że nawet chyba nie wiem, czy kupiłem. No zaraz zobaczę, wiesz? Pojadę do końca i zaraz sprawdzimy. Okej, dobra. Spoko. Turku zapomniał. A zapomniał wsadzić tam? Zaraz zobaczymy. Tutaj faktycznie sznur brakuje, czy może to trzeba... Możliwe, że trzeba będzie kupić. Zaraz zobaczę. Wiemy. Nie będzie, żeby chociaż szpulkę mieć. Zobaczę, że gdzieś tam w domu nie mam szpuli. Może szpula gdzieś w domu będzie. Już patrzymy. Czekaj. A, no faktycznie, ale trzeba uzupełnić. Czekajcie, zaraz zobaczymy. U. Teraz tak. Set. Otworzyłem PMX siatkę. Okej, okay, dobra. No. Sprawdzimy, czy tu tę siatkę. Puste. O, panie. Dobra, to jeszcze zrobimy tak. Chyba dzisiaj nie spieszamy. Cholera, jasno. Zaraz zobaczę w sklepie. No to ja jadę do sklepu tam. Dobra. A teraz pytanie, jak to kupić? Zaraz zobaczymy. To powinno być w przypadku. Logia Bell. Teraz tak. A ja mam jaką? Cholera, nie. Tą chyba kupiłem. Teraz.
Dobra. Cholera, no. Dobra, muszę zadzwonić. Czycha. Jechał. Bo nie mają, muszą zamówić. Tak, dzwonimy. Odbierze czy nie odbierze? No, halo, halo. Halo, no słuchaj, wiesz co, dzwoniłem tam na ten sklep i oni dopiero będą mieli na jutro ten sznurek. Niestety. Zróbmy tak, że po prostu... kupię jeszcze jedną prasę u nich po prostu i będą dwie. Bo oni mają oni... I oni muszą zabrać przyczepkę, nie? No, dobra, dobra, to i tak będziesz musiał to zrobimy tak, że weźmiesz Ursusa z tą, z tym samozbierającym do tych i sprzedasz, a tamtą zabierzesz. Tam oddasz, a tam zabierzesz. Zamianę zrobimy. Dobra, no, hej. Dobra, czyli technologię trzeba zrobić. Tak. Tak, mam nadzieję, że mógł. Krzychu jedzie, tak. Czemu kto krzyku? Krzychu! Już tam wystawiają go z hali, wystawiają, więc powiedziałem, dzwoniłem do nich na zamianę. Tego im oddajesz, bierzesz tamtego. Dobra. Nam tu ładnie zgrabia? Pięknie nam zgrabia. Ale tak chciałem, żeby pas był zgrabia. No akurat on przyjedzie, to będziemy mieć do zgrabiania tu popasy. Trzy. Kurde, dobrze to tak się zużyło. W sumie przed deszczem zdążę jeszcze chociaż przerobić w belki, to kostki. Belki, co z tymi belkami? Kostki przerobi to akurat. Nawet jak już będzie padać, a będą już kostki, to niech sobie po prostu na polu leżą. Czy się pozbiera, jak będzie jakieś będzie ładna pogoda. Tyle. Pojedziemy sobie. Nie wiem, na którą też się tam umówił z tym gościem. Na to oglądanie tego. Jedzie to. Tak, żeby dążył. Jedzie, obejrzy, wróci. Kończy. Tutaj robimy pasy, więcej chcę zrobić w odcinku, ale może to zrobić, myślę, że może w następnym odcinku się zrobi, jak tutaj on będzie sobie tutaj, tu będzie sobie wybierał, a ja myślę, że może zanim będę to ładował na strych, na przyczepę w sensie, a potem przyczepy gdzieś sobie to ulokuję
to się dosuszało. Nie będzie padać, bo na razie mury jakie są, to każdy widzi, to nie jakieś tam jest. Zobaczymy. Mogłem powiedzieć Krzychowi, żeby jak już tam pojedzie, to żeby sprawdził, będzie działać ta maszyna. Aj. Ale myślę, że może jest na tyle inteligentny, że obczai, włączy ją i sprawdzi, czy to działa. Jedzie, będziemy patrzeć, próbować. Pokosy dużo będzie z tego. To dużo kostek nie będzie, na 30, 30 max. Wypnęło słabo. Tej soi. Ale zawsze za 30 do przodu, nie? No więc myślę, że planuję w następnych odcinkach, czyli zebranie tych kostek plus no orka tutaj. Pierwsza orka. No i zobaczymy tą gospodarkę, nie? Działkę naszego pracownika. W sumie u nas na razie sobie i ten. Ale no samo kupił sobie, to negocjował. W ogóle, że on ten gardą sobie, to też spoko, nie? Będziemy sobie mogli razem pomagać. Ale i tak będzie dostawał te 4,5 tysiąca na razie, ale myślę, że spokojnie, bo zna się chłop, jest pojętny i dość inteligentny i wie, co się z czym nie. Nie muszę mu nieraz mówić, bo sam jakby ogarnia system. Więc no na pewno tutaj będzie podwyżka. Musimy się trochę odkuć, bo na razie jest te 4,5 tysiąca, zobaczymy ten pierwszy rok. Myślę, że będzie takim rokiem, gdzie no, nie będzie podwyżki, ale gdzieś tam na pewno tam, bo takie, że tak powiem, bonusy będą. Będzie dostawał, tak? Dobry pracownik jest. Chłop wie, jest ambitny, pojęty, lubi pracować, naprawdę czasami to, kurczę, ja już mam dosyć, a on jeszcze, nienajedzony tą pracą w polu. Całe życie na skupie, na tym, nie na skupie, a na magazynie, to bo wiadomo co, człowiek trochę pola zobaczył, jak do domu wracał, tam gdzieś, gdzie on tam mieszkał wcześniej, tyle, nie? A jednak móc popracować, zobaczyć jak to jest, jest to inna, zupełnie inna rola. Dobra, tu jeszcze dokaszamy, to dociągniemy to z tym, i nam ładnie wpało. O. Robi ten pas, tak. Tam resztę to się zaora. Najgrubsze tylko pościągać. O! Krzycha. O! Dwa duszy. Czułują od razu. Za przyczepę nam. Przyczepę za kradli. Dlatego mamy właśnie, pytał, bo w pierwszym odcinku była nam przyczepa. Niestety została nam skradziona. Na policję zostało zgłoszenie złożone, więc. No, co tam? Jak tam? Ogarnąłeś? No, ogarnąłem wszystko, jest tylko chłopacy ze sklepu mówią po Ursus nie da rady. Aha, Ursus nie da rady. No dobra, to wsiadaj z tego i jedziemy. A, jeszcze powiedz mi, o której ty się mówiłeś z tym gościem tam na to kupno tej działki?
Tamtej, tej, tej. Dopiero na 31. A, dobra, dobra, no to ogarnę, no to wiesz, trzeba też się przekąpać, ogarnąć trochę, żeby jak człowiek tam wyglądać, nie? No. Dzisiaj też trochę żeśmy porobili, więc trzeba się będzie ogarnąć. Dobra, to dawaj, jedziemy, ja jadę po przyczepę i ciśniemy okay. Z tym. Weźmiemy sobie od razu tutaj pasy. Jedzie. Tak, trochę to tak mało realne, ale no co prowadzę na to. To dwa ciągniki, albo może wiecie co, przepchniemy po prostu, żeby to padło sobie swobodnie. O, szkodzi. Bagu to. Czepę. Dużo tych kostek. Ej. Ponad 30. Dobra, to poczekamy, aż sobie on to zrobi. Dobra, to możemy zobaczyć sobie, czy pokos. Czy... tam zostało. Tak. Musiał tu blisko jechać tak, czy nie? To chyba wątpię. To będzie to ręcznie wyjść. Dobra. Nawet jak na przyczepie będzie, to będzie... taniec. Wam, że trochę tego zanim będzie, ale co?
5. Informacja zbierania i magazynowania tej pomysłów. W sumie fajnie, bo dużo jej wyszło. Myślałem, że to będzie słabo. Dobra, wiecie co? Myślę, że jeszcze te trzy, to jest pół do pierwszej, akurat powiem, żeby się ogarnął. Biegnę do niego. Rychu! Rychu! Pogada... A, bo on gada przez tyle, przez słuchawkę i założyłem, zapomniałem. A, bo trzeba podpalić. Ładował? Tobie zrobić. Tak. Jeszcze dwie belki mamy. Wiozę. I tak reszta na tym polu niech sobie będzie. Nie? Ostatnio. Okej. Pas.
Damy się. Mamy garnąć. No i co? No i w drugim, trzecim odcinku, bo to będzie już, to jest najdłuższy odcineczek. No bo chyba tam gada jeszcze. Dobra, na razie wstawimy sobie to po prostu tutaj. Będziemy jakby czasu marnować. Tu jesteś czy nie? A dalej. Inter. Tutaj. Trzeba stawiam a tu jeszcze lampka na dachu. I widzimy się w trzecim odcinku z kupna ziemi i działki razem z Krzycha. Mam nadzieję, że wam się też spodobał ten film i zostawicie suba, lajka, jakiś fajny komentarz. Trzymajcie się, cześć.